Siemaneczko, witam was wszystkie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak kopiować samochody w grze Car Parking Multiplayer, a więc zapraszam was do oglądania. Do tego będą wam potrzebne dwa smartfony. Na obydwu smartfonach musi być zainstalowany Car Parking ze sklepu Play. Na jednym ze smartfonów instalujemy aplikację Multiple Accounts z linku podanego w opisie. Link zabierze was na stronę Mediafire. Teraz klikamy niebieski przycisk z nazwą tej aplikacji. Tutaj klikamy pobierz. Czekamy, aż się pobierze. Po pobraniu klikamy otwórz plik. Wybieramy instalator pakietu tylko raz. I klikamy zainstaluj. Czekamy, aż się zainstaluje. I po zainstalowaniu klikamy gotowe. Po udanej instalacji uruchamiamy aplikację Multiple Accounts. Na powiadomienia zezwalamy, klikamy Agree and Continue. I teraz na dostęp do plików zezwalamy. Tutaj na dole macie taki plusik, klikamy w niego. I tutaj szukamy aplikację Car Parking Multiplayer. Klikamy na ten niebieski plusik i przerzucamy go na slot drugi. Wychodzimy z Car Parkinga, wracamy do Multiple Accounts, klikamy ponownie plusik. I dodajemy Car Parkinga na slot trzeci. Przeciągamy go na slot trzeci lub możemy kliknąć na slot trzeci. Teraz zakładamy trzy konta. Pierwsze konto to będzie konto główne, na którym będziemy robić kopię samochodu. A dwa kolejne to będą takie garaże, w którym będziemy przechowywali kopię tego samochodu z konta głównego. Nie muszą to być prawdziwe adresy, mogą to być w ogóle fikcyjne adresy, takie jak tutaj widzicie. Na przykład ten adres będzie naszym kontem głównym, a ten adres będzie tym garażem pierwszym, a ten będzie garażem drugim. Odpowiedzialność polega na tym, aby zapamiętać hasła do tych wszystkich kont. Są to konta fikcyjne, więc ich odzyskać nie możemy. Takie hasła najlepiej zapisać w jakimś notesiku. Uruchamiamy Car Parkinga. Przechodzimy do ustawień, Save Progress i tworzymy konto główne. Czekamy, aż się utworzy. Zapisujemy ID tego gracza i się wylogowujemy. Klikamy OK. No i tworzymy następne, czyli dla garażu pierwszego. Czekamy, zapisujemy ID, wylogowujemy się. No i tworzymy dla garażu drugiego. I również ID zapisujemy na jakiejś kartce lub w notesiku na telefonie. Przechodzimy na nasze konto główne. I tworzymy samochód. Ja już taki posiadam. Możemy się wylogować, jak mamy już samochód. Ponownie uruchamiamy aplikację Multiple Accounts. To powiadomienie zamykamy i uruchamiamy Car Parkinga ze slotu drugiego. I w tym Car Parkingu logujemy się na konto główne. Po zalogowaniu przejdźmy do aplikacji Multiple Accounts. Uruchamiamy Car Parkinga ze slotu trzeciego. I tutaj tak samo jak poprzednio logujemy się na nasze konto główne. Czekamy, aż się wczyta. Jak widzicie, jestem zalogowany w dwóch aplikacjach na jednym koncie jednocześnie. O to chodzi. Teraz na drugim telefonie uruchamiamy Car Parkinga. I w nim logujemy się do naszego pierwszego garażu. Czekamy, aż się wczyta. I teraz na drugim smartfonie wybieramy dowolnego Car Parkinga z danego slotu. Niech będzie to slot pierwszy. Wybieramy pojazd, który chcemy sprzedać, aby go potem skopiować. Klikamy grę online, online game. I tutaj wpisujemy ID tego gracza z drugiego smartfonu. To ID przepisujemy o tutaj. Więc teraz ja to wpiszę. Ja już tego gracza dodałem, więc nie będę go teraz dodawał drugi raz. Tworzymy na tym drugim smartfonie serwer dla kolegów. Czekamy, aż się wczyta. No i nic innego nam nie pozostało, jak dołączenie do tego gracza. Oj, jeszcze raz. O, teraz się łączy, dobra. No i teraz sprzedajemy ten samochód, który chcemy skopiować temu drugiemu graczowi. Podajecie cenę na przykład 1500, nigdy nie podajemy 0, bo was mogą za to zbanować. Więc podajemy konkretną cenę. Przechodzimy na drugiego smartfona i akceptujemy ten zakup.
Zaraz się pojawi komunikat, że zakup został zrealizowany. No i dobrze, mamy teraz ten radiowóz w naszym garażu pierwszym. Wychodzimy z tej sesji, przechodzimy do ustawień i logujemy się do garażu drugiego. Czekamy, aż się wczyta. Teraz przechodzimy do pierwszego smartfona, wybieramy ostatni slot, który nam został z aktywnym kontem głównym, klikamy garaż, wybieramy samochód, który chcemy skopiować, wybieramy grę online, no i wpisujemy tak jak wtedy ID tego gracza garażu drugiego i do niego po prostu dołączamy tak jak to robiliśmy poprzednio. Więc wpisujemy ID, gracz jest już online, więc utwórzmy serwer dla niego, tylko dla kolegów. Czekamy, aż się wczyta. No i sprzedajemy mu radiowóz, czy tam inny pojazd, który chcemy skopiować. Dołączam więc do tego serwera, na którym on się znajduje. No i sprzedajemy nasz samochód do garażu drugiego. Pamiętajcie o tym, żeby nie podawać ceny 0, bo za to można dostać bana. No i na drugim telefonie odbieramy propozycję zakupu tego samochodu. Akceptujemy, czekamy, aż się pojawi komunikat. No i możemy się już z tej sesji wylogować. Dobrze, super, mamy pięknie, elegancko. Teraz się wylogują z tego i potem przeloguje się na kolejne konto, żeby wam udowodnić, że to wszystko działa. W aplikacji Multiple Accounts zalogowałem się na dwóch slotach do tych dwóch garaży i jak widzicie, ten sam pojazd znajduje się na dwóch różnych kontach. Teraz możecie odsprzedać ten samochód na konto główne i powtórzyć proces kopiowania samochodu. Proces ten możecie powtarzać w nieskończoność. I tak się prezentują te kopie samochodu. W pierwszym samochodzie siedzi gracz pod nazwą konto pierwsze, a w drugim samochodzie siedzi gracz pod nazwą konto drugie. Specjalnie dałem takie nazwy, żebyście łatwo to odróżnili, że to są dwa różne konta, więc to jest niepodważalny dowód dla niedowiarków, którzy nie wierzyli, że ten sposób działa. Jak widzicie, samochody są co do joty takie same, więc to jest prawdziwy duplikat. No i na dzisiaj to by było na tyle, więc jeżeli ten poradnik okazał wam się być pomocny, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi poradnikami. A więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!